Byłem w domu, jak akurat Daniel z Klaudią się pokłócili. Nie to, żebym podsłuchiwał. Po prostu głośno mówili. Zwłaszcza Daniel. A czego dokładnie dotyczyła ta rozmowa? Klaudia mówiła wtedy, że Marek zagroził, że przestanie jej wysyłać pieniądze, jeśli ich związek dalej będzie trwał. Daniel się wściekł i powiedział, że załatwi to raz na zawsze, że urwie łeb Markowi. I wtedy jeszcze powiedział, że wyśle do niego wiadomość, żeby ten się przygotował na najgorsze. Wysoki sąd dysponuje wydrukiem SMS-a, który oskarżony wysłał do ofiary. Tak. Wydruk SMS-a z telefonu Daniela Prusa do Marka Karolaka. Jak nie przestaniesz się wtrącać, urwę ci łeb. I tak właśnie Daniel powiedział wtedy w nerwach. Bo Karolak sobie zasłużył, żeby ktoś mu urwa ten łeb. Panie oskarżony, chciałby nam pan coś powiedzieć? Wysoki sądzie, przyznaję się, napisałem tego SMS-a, ale to było w nerwach. Rozumiem, proszę usiąść. Proszę powiedzieć, co działo się dalej po tej rozmowie oskarżonego z Klaudią. No, później Daniel wyszedł. Proszę pana, a pamięta pan, która mogła być wtedy godzina, gdy wyszedł? No to na pewno było gdzieś przed 9:00. Później Klaudia wyszła na imprezę, a my razem z Ewą spędziliśmy wieczór we dwoje. Ale gdzieś około 3:00 policja nas obudziła, no i wtedy się dowiedzieliśmy, że Marek nie żyje.